kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 30. Pan Jezus wkrótce odda za nas swoje życie. Drogie dzieci, dowiedzieliście się już, że Pan Jezus nauczał i dokonywał cudów. Czynił to przez 3 lata. Wielu ludzi uwierzyło w Niego i pokochało Go. Jednak nie wszyscy. Pewnej niedzieli Pan Jezus poprosił apostołów Piotra i Jana, aby poszli do miasta. Powiedział im: znajdziecie tam 2 uwiązane osiołki. Piotr i Jan posłusznie wykonali to, co Pan Jezus nakazał. Kiedy wrócili z 2 osiołkami, włożyli na nie swoje płaszcze. Pan Jezus usiadł na jednym z osiołków i w ten sposób przybył do miasta Jerozolimy. Mężczyźni, kobiety i dzieci witali go wielkimi okrzykami, kiedy wjeżdżał do miasta. Byli bardzo szczęśliwi. Uważali, że Pan Jezus przyszedł, aby zostać ich królem. Z tego powodu wielu ludzi zbiegło się, aby go powitać w drodze. Dzieci rzucały kwiaty i śpiewały dla niego. Mężczyźni i kobiety kładli swoje płaszcze na ziemi, aby ułożyć z nich dywan. Inni wspinali się na drzewa, aby poucinać gałązki oliwne, które następnie trzymali w rękach i machali nimi w stronę Pana Jezusa. Wielki tłum podążał za Panem Jezusem. Wszyscy radośnie krzyczeli z całego serca: błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości, co oznacza: Jezus jest naszym Królem i Zbawicielem. Dzieci krzyczały równie głośno jak pozostali: Hosanna, Hosanna! Pan Jezus błogosławił je, przechodząc między nimi. Tę niedzielę nazywamy Niedzielą Palmową. Każdego roku w kościele, kiedy trzymamy poświęcone palmy i niesiemy je w procesji, przypominamy sobie to, co mieszkańcy Jerozolimy uczynili owego dnia. Nieprzyjaciele Pana Jezusa widzieli to wszystko i bardzo złościli się z tego powodu. Ach, jakże oni coraz bardziej nienawidzili Pana Jezusa, ponieważ czynił On tak wiele cudów i mówił, że jest Synem Bożym. Pewnego dnia wszyscy wrogowie zebrali się potajemnie w Jerozolimie i tak mówili między sobą: musimy znaleźć jakiś sposób, aby zadać Mu cierpienie i w końcu Go zabić. Zastanówmy się, jak Go uwięzić. To nie będzie łatwe. Ludzie wierzą w Niego, wierzą, że jest Synem Bożym i bardzo Go kochają. Pan Jezus wiedział, co Jego wrogowie czynili i mówili. Pokazał im, że naprawdę jest Synem Bożym, ale oni nie chcieli Mu uwierzyć, nie chcieli Go pokochać. Pan Jezus wiedział także, że ci wszyscy, którzy śpiewali Mu Hosanna, za kilka dni będą krzyczeć ze wszystkich sił: ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj! O tak, po kilku dniach Pan Jezus przeżywał wielkie cierpienie i umarł, aby nas zbawić od naszych grzechów i aby otworzyć nam bramę niebios, która od czasu grzechu pierworodnego aż dotąd była zamknięta. Z całego serca Pan Jezus chciał tego dokonać, ponieważ bardzo nas ukochał. Wiedział, co Go wkrótce czeka. Powiedział do swoich apostołów: w Jerozolimie będę wyśmiany przez ludzi. Będą na mnie pluli i w końcu mnie zabiją, ale 3. dnia zmartwychwstanę. Lecz apostołowie nie zrozumieli tego, co do nich mówił Pan Jezus. Judasz. Jeden z najbliższych przyjaciół Pana Jezusa, apostoł o imieniu Judasz, stał się oszustem. Bardzo lubił pieniądze i był w stanie zrobić wszystko, aby tylko mieć ich więcej i więcej. Zły duch podsunął mu myśl o kradzieży, aby stać się bogatym, a Judasz nie odpowiedział mu nie. W ten sposób Judasz stał się złodziejem i popełnił wiele grzechów. Judasz bardziej kochał pieniądze niż Pana Jezusa. Po niedzieli palmowej
przydarzyła się bardzo smutna rzecz. Judasz odnalazł wrogów Pana Jezusa i powiedział im: ile mi zapłacicie za pomoc w złapaniu Jezusa? Jakże to okropne! Judasz sprzedał Pana Jezusa, swojego mistrza, przyjaciela, Syna Bożego. Jaki to ciężki grzech! Nieprzyjaciele Pana Jezusa byli bardzo zadowoleni, ponieważ w ten sposób mogli nareszcie z łatwością pozbyć się Pana Jezusa. Powiedzieli do Judasza: damy ci 30 srebrników. Judasz odpowiedział im: doskonale! Wezmę te 30 srebrników i jak najszybciej pokażę wam, gdzie znajdziecie Jezusa. Owi ludzie dali w ręce Judasza 30 srebrników. On zaś chciwie je ściskał, jak najcenniejszy skarb. Teraz te pieniądze należały do niego. Od tego dnia Judasz szukał okazji, w jaki sposób wydać Jezusa w ręce wrogów. Biedny Pan Jezus, kłamliwy i okrutny Judasz. Pan Jezus wiedział, że Judasz raz jeszcze usłuchał podszeptów złego ducha i że dokonał tego okropnego czynu. Wiedział także, że Judasz wcale nie był szczęśliwy, ponieważ popełnił tak straszny grzech. Pan Jezus myślał o nim. Ach, gdyby tylko Judasz żałował swojego grzechu. Gdyby przyszedł mi go wyznać, wybaczyłbym mu i na nowo uczynił szczęśliwym. Ale kiedy Judasz powrócił do Jezusa, już więcej nie chciał go słuchać. Nie chciał nawet na niego patrzeć. Grzech Judasza zadał ogromny ból Panu Jezusowi. Możesz go pocieszyć. Powiedz Panu Jezusowi, jak bardzo go kochasz. Pytania do katechezy 30. O co Pan Jezus poprosił Piotra i Jana? Na czym siedział Pan Jezus, kiedy wjeżdżał do miasta? Czy ludzie byli szczęśliwi, widząc wjeżdżającego do miasta Jezusa? Dlaczego? Co robiły w tym mieście dzieci? Co ludzie kładli na ziemię? Co mieszkańcy trzymali w rękach, gdy Pan Jezus przejeżdżał pośród nich? Co krzyczeli z wielką radością? Jak nazywamy tę niedzielę? Dlaczego nieprzyjaciele Pana Jezusa chcieli go zabić? Dlaczego Pan Jezus cierpiał i umarł? Czy On tego naprawdę chciał? Co Pan Jezus powiedział swoim apostołom, kiedy przybyli do Jerozolimy? Czy oni to zrozumieli? Kim był Judasz? Co kochał on najbardziej? Co kochał on bardziej niż samego Pana Jezusa? Co Judasz poszedł powiedzieć wrogom Jezusa po niedzieli palmowej? Ile pieniędzy zaproponowali Judaszowi? Co na to odpowiedział Judasz? Czy potem czy nie Judasz był szczęśliwy? Dlaczego? Czy Pan Jezus wiedział o tym, co zrobił Judasz?
Na co czekał Pan Jezus ze strony Judasza? Dlaczego? Czy Judasz to zrobił? Świetnie. Zadanie. Spróbuj dzisiaj wykonać razem z rodzicami palmę na niedzielę palmową.